Przeciw tezie będzie mówiła pani poseł Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna. Niezmiennie 6 minut. Niezmiennie. Chcę zacząć od pytania. Czym jest ten naród? Czy to jest wspólnota rasy, wyznania, geografii? Gdzie postawimy granice wykluczające jednostki, czy nawet grupy z tej zbiorowości, jaką ma być naród? Szczególnie ostatnio w Polsce mamy polityków, którzy bardzo lubią wskazywać, kto do narodu należy, a kto do narodu nie należy. Dzielą naród. Chcą wskazywać, kto jest nad prawem, a kto jemu podlega. Według rządzących 19% wszystkich wyborców lub 38% tych, co poszło do głosowania, jest narodem, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość dość wyraźnie mówi, że ma mandat narodu do sprawowania władzy. Oznacza to, że większość wyborców tak naprawdę do narodu nie należy. Jeżeli poparcie przełożymy na większość sejmową, to wciąż jesteśmy w świecie, w którym rządzi prawo silniejszego. Zwycięzca bierze wszystko. Tak zwana wola narodu okazała się niczym innym jak prawem pięści. Prawem silniejszego. Taki prymitywny dosyć sposób postrzegania świata. Bez wątpienia prawo bierze swój początek w woli narodu, w woli społeczeństwa. Ale czym jest ta wola społeczeństwa? Kto ma prawo w imieniu tego narodu przemawiać, wskazywać, co jest jego dobrem? Zauważmy, że właśnie dokładnie prawo wskazuje na to odpowiedź. To prawo mówi, jak wyrażana jest wola narodu. Co więcej, prawo konstruowane jest tak, by szanować również tych, którzy nie należą do grupy sprawującej władzę. Prawo zabezpiecza też wolność jednostki. Wolność jednostki przed wolą tak zwanego ogółu. Rozumienie woli ogółu kształtowało się ze stuletnich doświadczeń z demokracją. Mamy głosowanie pośrednie, a nie bezpośrednie. Daliśmy prawa głosu kobietom, a nawet nie ma cenzusu majątkowego wśród tych, którzy głosują. I chociaż demokracja nie jest rozwiązaniem idealnym, to często się mówi, to jednak nie ma żadnej lepszej alternatywy. Członkowie narodu, ja wolę słowo społeczeństwo, nie lubię słowa narod, reprezentują różne grupy, różniące się pochodzeniem, wiarą, płcią czy swoimi poglądami politycznymi. Ale w państwie prawa są reprezentowani przez instytucje tym prawem usankcjonowane. To właśnie prawo jest emancypacją woli narodu i jeśli wola się zmienia, to zmienia się również prawo. Ale co najważniejsze, w drodze przewidzianej przez to prawo. Współczesna demokracja słusznie uznała, że wola większości nie jest nieograniczona. Dlaczego? Bo Hitler zdobył władzę w sposób demokratyczny. Łamanie prawa przez rządzących, niezależnie od idei, która im przyświeca, jest w dalszym ciągu niczym innym, a tylko łamaniem prawa. I de facto jest postępowaniem wbrew woli społeczeństwa, które ma prawo do życia w państwie prawa. A wyrazem takiego państwa prawa, wyrazem tej woli jest konstytucja. Dlatego w wielu krajach konstytucja nie może być zmieniana przez zwykłą większość. Wprowadza się zasady większości kwalifikowanej, ideę zatwierdzania konstytucji w drodze referendum, a nawet taką zasadę, że jeden sejm jednej kadencji może zaproponować, czy parlament raczej, może zaproponować pewne zmiany konstytucji, ale dopiero następny sejm je przegłosowuje. O, bardzo dobra karteczka. Tak rozumiane prawo stoi ponad narodem. Tak prawo jest tworzone przez społeczeństwa dla społeczeństwa, ale to nie kaprys. Dwie kamienne tablice z 10 przykazań, niezależnie tego, czy rozumiemy to w sposób dosłowny czy symboliczny, są sposobem regulowania życia społecznego. Na przestrzeni dziejów dwie kamienne tablice miały różną postać. Często były to ustne przekazy. W społeczeństwach pierwotnych do takich przykazań należało to, że zakaz kazirodztwa czy potępienie morderstwa. No więc po co nam prawo? Otóż prawo od zawsze stanowiło barierę dla ludzkiego szaleństwa. Taka jest jego odwieczna funkcja. Faktem jest, że prawo pochodzi od ludzi, ale stanowi coś większego, stanowi ograniczenie ich woli.
Zdarza się, że rewolucje obalają i zmieniają zasady funkcjonowania władzy. Tak było, kiedy obalano faszyzm, apartheid czy komunizm. Ale takie działania akceptowalne są tylko w kraju bezprawia. W kraju, w którym rządzący, często posługując się wolą narodu, stawiają siebie ponad prawem. Wtedy, gdy brakuje demokracji. Bo rewolucje często kończą się władzą dyktatorów, a nie ludu. I często to dyktatura tworzy nowe prawo, które ogranicza wolę narodu. Zwykle wszelkie rewolty skutkują tworzeniem się nowego prawa, prawa silniejszego. Prawa, które zastępuje to słabsze, które umożliwiło rewoltę. Dyktatura, wydając na świat wszelkiej maści większych lub mniejszych firerów, tworzy prawo, które uniemożliwia nawet wyrażanie woli ludu. Dlatego, jeśli chcemy być wolnymi ludźmi, musimy być niewolnikami prawa. Bardzo dziękuję. Pani poseł Katarzyna Lubnauer. Thank you.